Sercu Medialnego Spon Mafii Polska. Witam 28 marca 2023 roku. Jest godzina, dokładnie zaraz powiem, 10:44. Szanowni Państwo, jak już zapewne wiecie, dzisiaj o godzinie 10 byliśmy z wizytą pana prezydenta miasta Zamościa, pana Andrzeja Wnuk. No i oczywiście tutaj do tego spotkania doszło. No i bardzo dobrze. Szanowni Państwo, jak wyglądał przebieg tego spotkania, już zobaczycie wkrótce. Właśnie są filmy przesyłane, także proszę o trochę cierpliwości. Ja wcześniej mówiłem, że niestety nie da rady tego przesłać na live, na żywo, z uwagi na słabą jakość sygnału, a tym samym transmisji. Dlatego chwilę cierpliwości. W dniu dzisiejszym myślę, że no nie wiem, w ciągu godziny będziecie Państwo mieli możliwość zobaczenia, obejrzenia, ale i wysłuchania, co takiego ważnego się wydarzyło u prezydenta miasta Zamościa, Andrzeja Wnuk. Szanowni Państwo, dzisiaj w dniu dzisiejszym zostało złożone pismo, z którego treścią możecie się już zapoznać na kanale Zamość od Nowa, na kanale Życie od Nowa. Jest to treść pisma, tam w formie takiego filmiku zrobiona. To jest tutaj, już jest potwierdzone. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. Tak to wygląda. Szanowni Państwo, co takiego istotnego jeszcze się dzisiaj wydarzyło? Już rozmowa nie wyglądała tak jak wcześniejsze nasze rozmowy. Tutaj dzisiaj powiedziałem do pana Wnuka, żeby tutaj Wnuk, żebyście nie przesadzali. Jak to wyglądało, zobaczycie, ale co takiego istotnego się wydarzyło? Szanowni Państwo, na dowód tego, co zaraz powiem, na szczęście jest to wszystko nagrane i będziecie Państwo mieli możliwość cofnięcia się do nagrań już dostępnych w sieci, a mających związek z pobytem u prezydenta miasta Zamościa Andrzeja Wnuk, a dokładnie chodzi o takiego mężczyznę w kapturze, który z małą kamerą nas filmował, nie po raz pierwszy. Szanowni Państwo, dla przypomnienia dodam, że z ostatniego naszego pobytu pana prezydenta Andrzeja Wnuk, czyli 21 marca 2023 roku, zobaczycie Państwo, taki jest fragment, między innymi jak w gabinecie prezydenta za drzwiami stoi mężczyzna właśnie ten, który nas i dzisiaj filmował i to wszystko dokumentował. Tego mężczyznę widać w tych wcześniejszych filmach, w innych ujęciach, także myślę, że poświęcimy mu specjalny odcinek. Dzisiaj próbowałem temu panu zadać pytanie, bo internauci o to pytali, kto to jest, czy to jest jakiś tajniak Wnuka, czy to jest jakaś osoba, która na zlecenie prezydenta Wnuka inwigiluje społeczeństwo. I tak dzisiaj było, dzisiaj dosłownie, jak go tylko zobaczyłem, podszedłem do niego z kamerą, zadając mu to pytanie, a jak się zachowywał ten mężczyzna, sami Państwo zobaczycie. Proszę Państwa, było bieganie, uciekanie po urzędzie miasta w Zamościu, ale to nie ja uciekałem, tylko właśnie tutaj przyspieszyłem kroku, by móc porozmawiać z tym uciekającym panem z kamerą w ręku. Mało tego, później gdzieś tam z różnych zakamarków też filmował i tak tutaj realizował. Ja zapytałem prezydenta Andrzeja Wnuk odnośnie tego pana, no nie? No i oczywiście tutaj, co pan prezydent powiedział, to sami usłyszycie Państwo na nagraniu z dzisiejszego pobytu, a te nagranie już się wkrótce okaże. Szanowni Państwo, do czego zmierzam? Tutaj w piśmie złożonym dzisiaj do prezydenta Andrzeja Wnuk, w dolnej jego części jest, zacytuję, opisane fakty są sfilmowane i ogólnie dostępne w mediach, na przykład też i na kanale Życie od Nowa oraz Zamość od Nowa oraz w innych mediach lokalnych i w prywatno-służbowych, szantażujących obywateli archiwach prezydenta Andrzeja Wnuk. Proszę Państwa, prawda, prawda i cała prawda, tak to wygląda, bo proszę Państwa,
To, że to jest człowiek Andrzeja Wnuka, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo proszę Państwa, między innymi też świadczy to na taką okoliczność, jak ci panowie porozumiewali się między sobą w trakcie naszego pobytu, wcześniejszego pobytu u prezydenta Wnuka oraz jak sobie wymieniali uprzejmości. Nawet więcej powiem, właśnie ten pan kamerzysta zakapturzony, który biega, ucieka i partyzantkę tutaj robi w Urzędzie Miasta Zamościa, nawet otwierał drzwi komu? Oczywiście panu prezydentowi Andrzejowi Wnuk. Szanowni Państwo, czy jest powód do obawy, do strachu? Oczywiście, że tak. Ja uważałem i uważam, a dzisiaj jestem przekonany, że społeczeństwo miasta Zamościa jest inwigilowane, sprawdzane i po prostu to wszystko jest zbierane do swego rodzaju takiej teczki, którą zapewne tylko i wyłącznie dysponuje pan prezydent Andrzej Wnuk, teczka haków. A jak to wyglądało, dzisiaj więcej będzie na kanale, między innymi Zamość od nowa i na kanale Żyć od nowa. Szanowni Państwo, dzień szczególny, dzień wyjątkowy. Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień. Pokażę, jak to wygląda w Zamościu. Tak wygląda Zamość, piękny, słoneczny. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj mija dokładnie miesiąc od chwili zamordowania Eryka w biały dzień. Pod kamerą monitoringu 410 metrów od siedziby prezydenta miasta Zamościa Andrzeja Wnuk, 410 od siedziby Straży Miejskiej i około 200 metrów od centrum monitoringu, jakie się znajduje w szkole numer 10, nieopodal położonej. Skąd to wiem? No wczoraj o tym nam powiedział strażnik miejski, a sami możecie to Państwo zobaczyć, obejrzeć i odsłuchać. Szanowni Państwo, miesiąc temu też była piękna pogoda, piękny słoneczny dzień i właśnie w ten dzień zamordowano Eryka. Poświęćmy chwilę milczenia, chwilę skupienia. Połączmy się dzisiaj w bólu i w cierpieniu z mamą Eryka, która też dzisiaj została potraktowana w sposób taki nieodpowiedni. Szanowni Państwo, co Wam powiem? Dzisiaj potwierdziły się moje takie obawy, że rozmowy z prezydentem Andrzeja Wnuk polegają na tym, że tutaj stosuje swego rodzaju takie różne techniki, socjotechniki. Wybiera sobie do rozmowy osoby słabsze. Dzisiaj był kolejny dowód na to, a jak to wszystko wyglądało, zobaczycie Państwo, na zachowanie tego człowieka. Zapraszam do oglądania kanału Zamość od nowa. Zapraszam do oglądania kanału Życie od nowa. Tak jak wcześniej powiedziałem, już w tym momencie są wgrywane filmy, które dzisiaj zostały nagrane u prezydenta miasta Zamościa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z wyrazami szacunku, Tadeusz Kasprzak. Dziękuję.